dobiega powoli koniec przerwy meczu 29. kolejki pomiędzy Termaliką Lubę Miedzieńcza i Koroną Kielce. Obie drużyny już na pięć boiska rozpoczną drugą połowę wyjściowych w składach. Drużyna Korona, Radek Dejmek, Paweł Jał, Paweł Szymaniak, Kamil Sylweszczak, Rafał Przelak, Kazimir Jovanowicz, Bartłomiej Pawłowski, Siewki Olimczuk, Nabil Amin-Kur i Marian Cabrera. Drużyna gospodarzy Sebastian Nowak, Paweł Stana, Paweł Kutnicę, Dalibor Lela, Sebastian Ziajka, Rubik Babiacz, Mateusz Kurczak, Patryk Misiak, Jakub Biskup, Dawid Kliska i Wojciech Kędzior. 4, 3, 2, 1, można. I właśnie rozpoczęła się druga połowa meczu pomiędzy Termaliką Lubę Miedzieńcza i Koroną Kielce po pierwszych 45 minutach 0-0. Proszę o kibiców o kulturalny doping. Zapraszam na drugą połowę. Przedni Bartek. Thank you.
52 minucie żółtą kartką upomniany zawodnik w sprzedaży z numerem 77 Artem Tytiewce. Candy! 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 Cand
Miejsce numer 9 Bartłomiej Smuczyński.
65 minucie zmiana w drużynie Korony. Boisko opuszcza z numerem 10 Bartłomiej Pawłowski. W jego miejsce z numerem 15 Łukasz Cierpina.
grze z numerem 88 Włodymyr Kowal.
Thank you.
Tak jest, panowie! Dawaj! Dawaj!